Blisko 44 tysiące złotych wydał w tym sezonie magistrat na zakup nowych dekoracji świątecznych do ozdoby miasta. To stosunkowo niewiele, bo gdy padł pomysł, by zakupić nową choinkę, okazało się, że przyszła oferta opiewająca na kwotę 1,5 miliona złotych. Zdecydowano więc o naprawie i uzupełnieniu dotychczasowego drzewka oraz zakupie części nowych dekoracji. I tak pojawiły się one na latarniach w rynku miejskim i na ulicy Krakowskiej. Ponadto kupiono łańcuchy świetlne, rozwieszone następnie dookoła rynku. Pozostałe dekoracje to już zakupy z lat poprzednich, które co najwyżej inaczej w tym roku ustawiono. Jak się okazuje, zakup urządzeń to nie wszystko. Trzeba je przeglądać, w razie potrzeby naprawiać. Przeglądy, naprawy i montaż dekoracji oraz obsługa w całym okresie świąteczno-noworocznym to koszt blisko 83 tysięcy złotych. Tymczasem pojawił się nowy pomysł. Burmistrz Chrzanowa zastanawia się nad tym, by w kolejnych latach na czas świąt wynajmować firmę, która zajmie się dekoracją miasta. Dzięki temu Chrzanów co roku mógłby wyglądać nieco inaczej i nie byłoby obaw, że nie będzie nadążał za szybko zmieniającymi się trendami w tym zakresie.